Ciekawe jak się bawią na pionku. Wygląda, że dobrze. Grają Wiedźmina. To ja, inaczej. Słuchajcie, na piątku było niesamowicie, 900 ludzi, absolutnie mega pozytywna energia, największy konwent na południu Polski okazał się być pionek. Przyjechali z całego Śląska, z Wrocławia, z Krakowa, z jakichś tam zakopanych innych miejsc. Cała sala nabita, ludzie już potem grający na podłodze. Niesamowita impreza, bardzo was zaprasza na przybycie na kolejną edycję, która będzie w czerwcu. A teraz po prostu mega pozytywna energia. Co więcej, Impera Setter, czyli osadnicy, rodziny Imperium, zostali wybrani najlepszą grą pionka. Tam jest taka ankieta, się jak się wjeżdża z sali, się wychodzi, rzuca się taką kartkę na głosowanie, tam ludzie głosują, wszyscy uczestnicy głosują. Setters na pierwszym miejscu, najbardziej się ludziom podobali, na drugim miejscu Wiedźmin, czyli też troszkę jestem w tą grę zamieszany. Drugie miejsce w największości głosów, mega pozytywna energia, ludzie grali cały czas, będziemy mieli złożonych masę osadników, dwa Wiedźminy cały czas grane, tam Adam, pan Satyros dokonywał cudów i jeszcze uczył grać ludzi na iPadzie, przywiózł swojego iPada i jeszcze ludzie grali na iPadzie, bo było takie zobaczone, żeby grać Wiedźmina. Mega super atmosfera. Jeśli chodzi o pozytywną energię, to ja mam po prostu, tego się nie da opisać oczywiście, tego się nie da opisać, jakie jest miło, ale coś wam pokażę. Siedzę sobie, tłumaczę Wiedźmina, tam daję autograf, nagle mój człowiek mówi: Krzewik, chciałem zrobić ciastka dla ciebie i krakuski. Jeszcze nie zjadłem, bo chciałem je pokazać w kamerze generalnie, natomiast zaraz je tutaj na siadanko sobie zapodam. Chwilę później przychodzi do mnie człowiek: Krzewik, słyszałem, że robisz ciasteczka, więc proszę bardzo. Czy masakra generalnie wypiek, już te już troszkę jest, troszkę już tutaj żyłem, troszkę je tam podjadałem. Taka sytuacja, a to nie koniec, bo na koniec konwentu jeszcze przychodzi do mnie jeszcze jeden człowiek, jeszcze ciasteczka prosto ze Szkocji, one są? Tak, jest ze Szkocji, ze szkockie ciasteczka. Ja mam zapas świąteczny już pozytywny. Żaden z darczyńców nie kazał mi się dzielić z resztą firmy, więc jakby, że one są moje. Natomiast przychodzimy do pracy, przychodzi paczka, otwieramy paczkę i to tam jest taka sytuacja. Ciasteczka, kolejne. I te ciasteczka, tego się nie da chyba w kamerze pokazać, to są takie mega super pierniki z logiem portalu, z trzewikiem w środku, piernicze w kształcie trzewika z logiem portalu. Masakra, tylko że to taki trochę niesmak powstaje, jakby ja to pokażę kamery. Że trzewik masz się podzielić. Ale że jakbym się nie podzielił, jakby, że jakiekolwiek są podejrzenia w brak mojej jakby ochoty, że podzielę się. Bo chłopaki widzieli napis na paczce, więc jakby muszę się podzielić. Jakby w międzyczasie, słuchajcie, przychodzi paczka do nas, ja tutaj, a tu mi wypadnie zaraz. Czy to widać do kamery? To jest insert specjalnie zaprojektowany na talię. Tutaj jest dwie talie i tutaj dwie talie na cztery talie. A tutaj wszystko na surowce. Insert do osadników imperialnych moich. Że prezent z Ameryki, kurczę, święta nadchodzą, dzieją się różne cuda, jakby, że taka sytuacja, a paczki wciąż przychodzą. Zresztą się ta broda taka jest, że kurczę, że euforia, że wydawnictwo Morning Players, nasze ziomy takie, które się tam troszkę zapoznaliśmy, mówią: Trzewik, święta idą, więc w euforii musisz zagrać i że zagram w takim razie, bo jak, że Mikołaj przychodzi wszędzie i tak dalej. Drogie dzieci, szaleństwo, no kurczę. Więc z tej sytuacji jakby ja, że może już bez brody, ale jednak, że życzę wam wszystkich najlepszego. Życzę wam, kurczę, żeby była ta pozytywna energia się trzymała, żebyście byli uśmiechnięci, dobrze dla innych, a żeby inni byli dobrze dla was, żebyście się z innymi dzielili pozytywną energią. Grajcie w gry planszowe, jedzcie ciastka i ciasteczka. I kurczę, życzę wam jak najlepszego, fajnego, przyszłego, nowego roku. My dla was mamy jako portal, to już wiecie, gdzieś tam zapowiadałem, mamy dla was też małe prezenty. Weźcie w Wigilię na naszą stronę portalgames.pl. I tam w Wigilię będą na was czekały pod choinką trzy prezenty. Jeden prezent do tajemniczego domostwa, jeden prezent do
Robinsona, jeden pewnie do osadników imperialnych. Wierzamy też coś dla was, coś co przygotowaliśmy przez ostatnie tygodnie i mam nadzieję, że wam to sprawi troszkę przyjemności, troszkę frajdy. I cóż, kłaniamy się nisko i będziecie z nami przez kolejny cały następny rok i trzymajcie za nas kciuki. I tak jak mówię, przede wszystkim uśmiech na twarzy, pozytywna energia i kurczę, Polak mistrzem świata. Pamiętajcie, bądźcie dumni, że jesteśmy tutaj Polakami, dajemy dobrą radę. Dziękuję. Przymierzeli do Betlejem pasterze. Yo, gając kocznie dzieciom też ku na liże. Chwała na wysokości. Chwała na wysokości. A pokój, yo, yo. Na ziemi. Chwała na wysokości. Chwała na wysokości. A pokój na ziemi.